Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie znaki powietrzne. Zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 18 do 24 marca bieżącego roku. Zaczniemy sobie od zodiakalnych wodników. Przypomnę jeszcze, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, znajduje się w opisie tego filmu, a tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane, teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam u naszych wodników ciekawego w tym tygodniu się będzie działo. Poniedziałek. Koźbuła. Wtorek. Szóstka mieczy. Środa, paźmiecz, czwartek, król denarów, piątek, as denarów, pięknie. Sobota, osiem buław i niedziela, piątka mieczy, tle czytania siódemka mieczy. Oj, nie fajnie. Nie lubię tej karty, zwłaszcza jak dotyczy jeszcze tutaj mojego znaku. No ale już, kochane wodniki, patrzymy, co tam dla nas w tym tygodniu się dzieje. Poniedziałek, paź buław. Młoda energia. Zazwyczaj dziecko do 18 roku życia. Z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Karta zwiastująca nowy początek, czy to w pracy, czy to w biznesie. Rozpoczęcie jakiejś działalności, firmy. Coś zaczynamy działać, planować, jakieś kroczki już pomalutku stawiamy, coś nowego, ale to też karta nowego romansu, nowego flirtu, karta takiej kreatywności. Co jeszcze o pazi możemy powiedzieć? To są nowe znajomości, więc w tym tygodniu być może poznacie kogoś takiego, kto będzie miał jakiś wpływ na losy kolejnych dni. Karta ogólnie mówi o jakimś działaniu, tak? Coś zaczynacie nowego, jakiś pomysł, jakiś plan wdrażacie w swoje życie. I teraz tak, we wtorek szóstka mieczy. Karta planowania podróży. Czy to wyjazd gdzieś jakiś zagraniczny, czy to wyjazd do innego miasta, może być to przeprowadzka, podróż w odwiedziny do rodziny, być może ktoś do Was przyjedzie. Być może zmiana pracy, zmiana ogólnie otoczenia, to, które Was już po prostu męczy, źle się tutaj czujecie, zabieracie wszystko, cały dorobek swojego życia i planujecie przenieść się w zupełnie nowe, lepsze miejsce, tak? Czyli karta podróżowania. Środy, paź mieczy. Paź mieczy. Kierowanie się intelektem, obiektywną oceną sytuacji, wyjaśnianie różnych spraw, nowe jakieś informacje, to jest też karta plotek, intryg, jakichś takich niefajnych, zawiłych sytuacji, które możecie być wciągnięci, ale oczywiście niekoniecznie, nie dla wszystkich wodników. To jest młoda energia, kogoś z Waszego trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, więc ja myślę, że Wy po prostu będziecie tutaj coś analizować, jakieś przemyślenia, co niektóre wodniki może zaczną naukę, może będą myślały, żeby tam podnieść swoje kwalifikacje, jakieś szkolenia, jakieś nowe możliwości. Co jeszcze? Nowe wiadomości jakieś mogą tutaj też do Was dotrzeć, jakieś informacje. No ogólnie dużo myślenia, dużo planowania i jakieś nowe informacje, tak? Być może będziecie obserwować jakąś sytuację, bo coś sobie tutaj zaplanowaliście i teraz myślicie, jak to się dalej rozegra, tak? Czyli takie no kierowanie się po prostu intelektem. Dobrze. Co dalej? W czwartek mamy króla denarów. Król denarów mówi nam o fajnych, dużych pieniążkach, o stałej, dobrze płatnej pracy,
na takiej na porządnej umowie stałej o pracę. Przepraszam. To jest też mężczyzna z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec, więc z takim mężczyzną możecie mieć do czynienia. Ktoś na wysokiej pozycji zawodowej, na wysokim stanowisku, może to być wasz pracodawca, może być to wasz partner, współmałżonek, ojciec, ktoś, kto no, dorobił się niezłej fortuny, ma pieniądze, wie jak tymi pieniędzmi zarządzać, jest oszczędny, ale też no, ma pokaźny majątek i żyje dostatnio, bogato, w luksusie. No i tych pieniędzy mu naprawdę nie brakuje. To jest też ojciec, który potrafi zadbać o dobro materialne rodziny, tak? Ogólnie pieniądze, więc ci z Państwa, którzy czekają, być może na wypłatę, być może na jakiś dodatkowy grosz, to na pewno te pieniądze będą i to będą duże, fajne, stabilne pieniążki. Piątek, kontynuacja tej energii, ponieważ mamy już asa denarów, czyli to już naprawdę są, no, jest szansa na zarobienie dużych pieniędzy. Być może jakaś inwestycja, być może sprzedaż bądź zakup nieruchomości, na której zarobicie albo z korzyścią kupicie i wtedy no, tych pieniędzy jeszcze zostanie w kieszeni. Pomnożenie majątku. As denarów ogólnie mówi o sukcesach finansowych, o stabilizacji materialnej, tak? To są dobre wiadomości dotyczące pieniędzy. To są też wygrane wszelkiego rodzaju, więc no, ci z Państwa, którzy mają szczęście w grach losowych, grajcie jak najbardziej. To może być też spadek, jakaś darowizna, no tak jak mówię, zakup nieruchomości, tak? Lub duże pieniądze ze sprzedaży czegoś. Coś tutaj w piątek, jakieś duże pieniądze mają szansę wpłynąć i zasilić wasze konto. I as denarów mówi też o tym, że ci z Państwa, którzy starają się o pracę, bo być może tutaj była jakaś rozmowa kwalifikacyjna o pracę, tak? To ta praca będzie to dobra praca, ponieważ pracodawca jest wypłacalny, to jest duża firma, która ma zaplecze finansowe i po prostu jest wypłacalna. No i stała umowa o pracę się z tym szykuje, tak? Czyli nie jakaś śmieciówka, nie jakaś umowa zlecenie, tylko stała umowa o pracę, być może na razie na rok, na dwa, później z przedłużeniem na czas nieokreślony, ale na pewno stała umowa, bardzo dobrze płatna praca, tak? Więc ci z Państwa, którzy tutaj w tym tygodniu będą się starali o pracę, być może jakieś wyjazdy w poszukiwaniu pracy, bo to ten paść buław na początku tygodnia tak mi właśnie zwiastuje, jakbyście mieli taki impuls do działania, jednak zdecydowaliście się poszukać czegoś, tak, być może w innym miejscu. No i oczywiście są przemyślenia, jest ta rozmowa tutaj z tym pracodawcą i jest umowa, są duże pieniądze. Teraz tak, ósemka buław w sobotę. No, bardzo taki aktywny dzień, dynamiczny, dużo komunikacji. Będziecie naprawdę w gronie zainteresowania ludzi, możecie się spotykać z ludźmi, dużo informacji, dużo rozmów, co niektórzy może aktywnie spędzą ten dzień na powietrzu. Jest to karta sportu, więc być może być jakiś wyjazd, rowerek, biegi, siłownia, coś takiego. Dużo informacji, maile, SMS-y, messengery, telefony, jak najbardziej. O czym jeszcze mówi ósemka? No ogólnej aktywności, tak? Będzie jakiś postęp, coś ruszy do przodu, jakieś nowości, jakieś szybkie działanie, być może jakieś nowe pomysły, ale to jest karta, która mówi, że cokolwiek byście w tym dniu nie zrobili, to sukces będzie to załatwione, tylko trzeba będzie troszeczkę się nachodzić, trochę nabiegać, trochę telefonów powykonywać, tak, porozmawiać z ludźmi, no taki naprawdę aktywny dzień, w dosłownym tego słowa znaczeniu. No i niedziela. Niedziela tutaj jest niefajna, bo nie lubię piątki mieczy, nie lubię siódemki mieczy. Piątka mieczy jest to karta, gdzie ktoś może nam coś powiedzieć niemiłego, tak, że no, ktoś coś dopiął po trupach do celu. To jest też karta awantury, no, jakiejś ostrej wymiany zdań, jakichś krzyków, jakichś takich niemiłych słów. Ogólnie karta manipulacji i wykorzystywania, tak? I to samo mamy w karcie tła. Jeszcze pod spodem widzę dziesiątka mieczy, która zwiastuje koniec jakichś trudnych spraw, tak? Ale ktoś może chcieć was tutaj oszukać. Ktoś ma nieczyste intencje, więc kochani, być może będą jakieś oferty, jakieś rozmowy, to naprawdę przesadzajcie tych ludzi, te informacje jak przez sito, bo coś może dotrzeć do was takiego, co może was troszeczkę zranić, tak?
Miecze to myśli i słowa, więc prawdopodobnie ktoś powie coś, no, co będzie niefajne. Z kolei dla innej grupy wodników może być to tak, że wy po prostu tak myślicie o tym asie buław, który tutaj jest, bo ta buława tutaj w tej ósemce, to mi wygląda na asa buław. To jest taka piękna buława, taka większa od innych. I wy tak dążycie do tego sukcesu, że po prostu po trupach do celu, tak? Że mimo wszystko nie będziecie zważać na to, co kto mówi, tylko wy macie w głowie sukces i musicie ten sukces osiągnąć bez względu na konsekwencje, bez względu na to, czy przez całą tą sytuację nie zranicie kogoś, tak? Więc no, musicie tutaj dopasować już do swojej sytuacji, bo może to być jako rozumiane, tak? Że może być, że ktoś was tutaj zrani, ale może być tak, jak na tej karcie tutaj widać tego mężczyznę, który zwyciężył, ma ten miecz w ręku i nie liczy się z konsekwencjami, tak? Swoich czynów, tylko po prostu ważne jest to, że on osiągnął swój cel. Karta tła, 7 mieczy. Ogólnie karta złodzieja, oszustwa, zdrady, ale tutaj w tej sytuacji może oznaczać też, że musicie po prostu być sprytni. Że być może cała ta sytuacja tutaj dotyczy jakiegoś sprytu, jakiegoś takiego robienia swojego po cichu, tak? Być może nie chwalcie się od razu tą nową pracą, bo ktoś może was chcieć krytykować, może ktoś chce wam podciąć skrzydła, więc dlatego uważajcie, komu się tutaj zwierzacie. Siódemka mieczy mówi o kłamstwach, oszustach, przekręcach, ogólnie o złodzieju. To też taka wskazówka, moi kochani, że jak w niedzielę może gdzieś wyjedziecie, no, pozamykajcie dobrze wszystko, żeby nikt tam, nie daj Boże, wam się do mieszkania nie włamał, żeby wam czegoś nie ukradł, tak, żeby no, nie spowodował jakiegoś waszego dyskomfortu, tak, w tym materializmie, bo być może te pieniądze tutaj ktoś widział, że do was idą, no i ktoś się połasi tutaj na to, tak, więc uważajcie. Jeżeli nie jest to w negatywie, to po prostu jest taki sygnał, że w tym tygodniu musicie być sprytne, musicie dać z siebie wszystko i po cichu robić swoje, tak? Nie chwalić się tym, nie afiszować, tylko robić swoje i ostrożnie też, tak? Karta ostrożności. Zobaczcie, ten złodziej przez to okno tutaj nie dość, że po cichu się skrada, to jeszcze ostrożnie, tak? Żeby on się boi, żeby nikt go nie zobaczył, więc to musi być takie naprawdę na paluszkach. Więc róbcie swoje, ale pomału, ostrożnie, tak, żeby nikt was za rękę nie złapał. Dobrze, zobaczymy jeszcze ogólną energię dla wodnika na ten tydzień. 18-24 marca. Jaka jest ogólna rada? As mieczy. Zwycięstwo prawdy. Kochani, być może trzeba sobie jednak w tą niedzielę coś powiedzieć, coś wykrzyczeć, coś wyjaśnić. Być może odciąć się od jakiejś sytuacji, która was po prostu męczy, być może od jakiejś osoby, nie dać sobie w kaszę dmuchać, myśleć przede wszystkim, wszystko analizować, zanim coś się powie, to dokładnie to przeanalizujcie. A z mieczy mówię o takim początku poprzez odcięcie od jakichś ciężkich, trudnych spraw, tak? Ale jest to też karta mówiąca o podpisaniu jakiejś umowy, więc być może z naciskiem tutaj na tą pracę. Dobrze, teraz zobaczymy wsparcie anielskie dla naszego wodniczka. Radość, bardzo ładnie. Może nie będzie tak źle. Proszę bardzo, jaki ładny delfinek. I już czytamy. Radość jest najwyższą energią. To magiczne poczucie, że wszystko jest możliwe. Jej źródłem jest wdzięczność za dary, które niesie ze sobą każdy moment, przyciąga i tworzy obecne i przyszłe chwile na najwyższym poziomie. Czyli pamiętajcie, kochani, żeby nikt tu nie wyprowadził was z równowagi. Bądźcie szczęśliwi, weseli, utrzymujcie swój stan ducha na wysokich wibracjach i wtedy wszystko zacznie się dobrze układać. A tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pamiętajcie sprawdzić swój ascendent. Dziękuję wam za to, że jesteście. Zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam i do usłyszenia, kochani. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi i zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 18 do 24 marca bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, znajduje się w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam u naszej wagi w najbliższym tygodniu będzie ciekawego się działo. Poniedziałek.
8 denarów. Wtorek. Król denarów. Bardzo ładnie. Środa. Rycerz buław. Czwartek. Ósemka mieczy. Piątek. Paź denarów. Nacisk na materię w tym tygodniu, kochane wagi. Sobota. Królowa mieczy. I niedziela. Królowa była. Ale macie ludzi w tym tygodniu. Na tłok. Tyle czytania, cztery buławy, bardzo piękna energia, spokojnego domu, stabilizacji takiej. No moi kochani, poniedziałek zaczynacie pracowicie, skupicie się w tym dniu na pracy. Bardzo będziecie się koncentrować na tym, żeby przyłożyć się do swojego zadania, żeby ta praca była dokładna, żeby dużo dać z siebie, tak? Ci z Państwa, którzy pracują na własny rachunek, no to tutaj będziecie naprawdę angażowali się, żeby jak najwięcej zarobić. Z kolei ci, co pracują u kogoś, no to będziecie naprawdę przykładać się, żeby ten pracodawca był zadowolony. To jest też analizowanie, takie skupianie się, dopracowywanie szczegółów, tak? Troszeczkę ciężka już mudna praca, ale satysfakcjonująca, gwarantująca wysokie wynagrodzenie. To jest też karta mówiąca o tym, że mogą pojawić się jakieś niespodziewane pieniądze w tym dniu. Ci z Państwa, którzy szukają pracy, na pewno taka praca będzie. Praca, która no, będzie sprawiała Wasze oczekiwania. Na pewno pracodawca jest wypłacalny, tak? Ponieważ zaraz mamy tutaj króla denarów, więc widzę, że ta praca naprawdę będzie taka solidna i warto tutaj w niej pozostać, bo pieniążki będą. We wtorek właśnie król denarów, mężczyzna po 45 roku życia, z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Ktoś na wysokim stanowisku, ktoś, kto ma duże zaplecze finansowe. Jeżeli, tak jak powiedziałam wcześniej, szukacie pracy i ta praca Was interesuje i chcecie podjąć się tej pracy, to pracodawca jest wypłacalny. Jest to firma, która na pewno nie jest bankrutem, więc tutaj gwarancja wypłacalności jak najbardziej. Król denarów mówi też o dodatkowych jakichś pieniądzach, tak? O zastrzyku mocnym gotówki, o wszelkich sukcesach finansowych. Ci z Państwa, którzy lokowali gdzieś pieniądze, jakieś akcje, obligacje, jakieś inwestycje, naprawdę duże przychody, duże zyski mogą z tego być. Król denarów jest to takie bezpieczeństwo materialne, więc zaczynając od poniedziałku, wtorek macie bardzo fajnie. Na pewno, jeżeli chodzi o pieniądze, będziecie z tego tytułu bardzo zadowoleni. W środę pojawia nam się rycerz buław. Mężczyzna 30-35 lat, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, bardzo aktywna energia, może jakaś podróż, jest to karta podróży, wyjazdu, karta przeprowadzki. Jeżeli chodzi o osobę, mężczyzna wysportowany, niezwykle atrakcyjny, taki zaradny życiowo, bardzo romantyczny, więc to może też być karta zwiastująca romans, jakąś przygodę miłosną. Co jeszcze? Ogólnie biznes, ogólnie ruch, działanie, aktywność, karta sportu, więc niektórzy może wybiorą się na siłownię, może pójdą pobiegać, jakiś rowerek, jakieś właśnie naprawianie kondycji przed wakacjami. Poprawianie kondycji, tak, rzeźbimy swoje ciało, chcemy się upiększać, może jakaś dieta, coś takiego, ale oczywiście to nie dla wszystkich. Ogólnie karta biznesu, działania, zaczynania czegoś fajnego, może nie zaczynania już tak od początku, o czym mówi Paś, ale już taka kontynuacja jakiegoś planu, który macie dawno rozpoczęty, po prostu skupicie się na pracy, na działaniu, być może jakieś podróże, jakieś wyjazdy, coś z tym związane, aktywność ogólna. W czwartek ósemka mieczy. Kolejna karta, za którą nie przepadam, ponieważ jest to karta, która mówi, że wpadliście w pułapkę
swoich myśli, jakaś blokada, nie wiecie, co macie zrobić, być może jakaś niewykorzystana szansa, jakaś okazja. Coś tutaj, że tak powiem, was blokuje, nie wiecie, jaki ruch, jakie kroki dalej podjąć, jesteście totalnie zblokowani, jakbyście nie widzieli możliwości wyjścia z sytuacji, tak? Ale to jest taka błędna ocena rzeczywistości, ponieważ nie widzicie rozwiązania. Wystarczy tą opaskę zdjąć i zobaczycie, jak łatwo jest wyzwolić się z tej sieci, która was tutaj blokuje. Więc taka karta ograniczeń, ale na własne życzenie. Więc no, zmieńcie tok myślenia, kochane wagi, mimo że miecze to jest wasza energia, tak? Ale być może za dużo myślicie i dlatego no, troszeczkę musieliście się zatrzymać. Albo karta też zwiastuje, że faktycznie musieliście na chwilę się zatrzymać, żeby wszystko dokładnie przemyśleć, tak? I zastanawiacie się, co dalej. Jaki ruch dalej zrobić, tak? Też tak może być. W piątek paź denarów. Młoda energia, zazwyczaj dziecko do 18 roku życia, z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Karta mówiąca o nowych jakichś planach finansowych. To może być dla jednych rozpoczęcie jakichś studiów, nauki. Z kolei inni, którzy właśnie tutaj, myślę, że chodzi o tą materię, o te sprawy pracy, biznesu, no to zaczynacie coś nowego, coś fajnego, bo paś ogólnie mówi, że wszystkie interesy pójdą pomyślnie, tak? Tak jak chcecie, wszystkie sprawy materialne dobrze załatwicie. Karta nowych możliwości, być może wygrania nawet jakichś niedużych pieniędzy. Coś zaczynacie, coś pomalutku, drobnymi kroczkami tutaj w kwestiach materialnych chcecie rozkręcić i to dobrze, że tak powiem, rokuje na przyszłość. Sobotę królowa mieczy. I teraz tak, możecie spotkać się z kobietą po 45 roku życia z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, to jest też wasza energia, kochane wagi. Więc tak, albo się spotkacie z taką kobietą, matka, teściowa, siostra, córka, przyjaciółka. Być może będziecie mieli do czynienia z jakąś urzędniczką, która tutaj coś wam doradzi. Czasami jest to osoba, która pomaga wam podjąć jakąś decyzję. I ta decyzja, ta ocena jej jest bardzo obiektywna, sprawiedliwa. Kobieta może z pozoru wydawać się oschła, zimna, taka niedostępna, mało wrażliwa, tak, chłodna, ale naprawdę jest osobą oczytaną, mądrą, zna się na rzeczy i zawsze powie wam prawdę, nie oszuka was, więc na to tutaj możecie liczyć. Z kolei może być też taka sytuacja, że będziecie mieli do czynienia czy to z prawniczką, czy z urzędniczką, z jakąś taką osobą na stanowisku. Być może wam coś doradzi, jakiś doradca finansowy przy paziu denarów, coś może chcecie tutaj, jakąś pożyczkę, jakiś kredyt, to ona jak najbardziej wam tutaj doradzi i pokieruje tak, żebyście po prostu no, dobrze wybrali, tak? I to zgodnie z prawem, zgodnie z literą prawa i też mądrze, żebyście no, tutaj nie stracili, więc jak najbardziej. No i niedziela, kolejna nam się niewiasta tutaj pokazuje, tak jak ona by miała coś wspólnego tutaj z tą królową mieczy, być może to jest wasza energia, tutaj ktoś do was dojedzie. Królowa buław, kobieta po 45 roku życia, teraz z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Bardzo przedsiębiorcza, bardzo dynamiczna, atrakcyjna, wysportowana, piękna, fajna kobieta, bardzo zaradna. Mnie to się tak wydaje, kochane wagi, jakby to była też wasza energia, czyli tak jakbyście reprezentowały osobę troszeczkę pomieszaną i z trygonu powietrza i ognia, tak? Czyli jesteście mądre, jesteście piękne, a też bardzo zaradne, pomysłowe, przedsiębiorcze, aktywne i po prostu dajecie sobie ze wszystkim radę, tak? Że no, nie udajecie takich środek Marysi bezradnych, tylko jednak jesteście takimi równymi babkami i dajecie sobie radę. Albo po prostu odwiedziny takiej fajnej spryciuli, no, tak jak mówię, mama, siostra, kuzynka, przyjaciółka, żona, jeżeli panowie słuchają, jak najbardziej. I królowa buław też zwiastuje romans, też jakieś randki, też może tutaj się coś zadziać, jak najbardziej. Ale niewątpliwie jest to atrakcyjna kobieta, bardzo szczera i bardzo przedsiębiorcza, tak? Bardzo taka fajna, która jak ją wygonią drzwiami, to wyjdzie oknem i zawsze musi osiągnąć swój cel. Nie odpuści i robi to z klasą, robi to z gracją. Nie potrafi tym mężczyzn oczarować, tak? Jest taka fajna kobitka z klasą.
Po czytania cztery buławy, moje kochane wagi. Bardzo lubię tę kartę, ponieważ jest to karta małżeństwa, ale jest to też karta bezpiecznego domu, takiej przystani, gdzie zawsze możecie wrócić, czujecie się szczęśliwie, radośni, nic nie zakłóca waszego takiego balansu życiowego. Pod spodem mamy kartę umiarkowania, która tak jakby wzmacniała tą energię, tak jakby to potwierdzała, że wy zawsze umiecie wszystko dobrze pogodzić ze sobą. Waga i umiarkowanie, bardzo zbliżone tutaj symbole, ponieważ no, umiarkowanie, czyli umiecie wyważyć te emocje i działanie, wszystko umiecie pogodzić, tak jak typowa waga, która jest sprawiedliwa, no i waży, prawda, żeby czegoś tam nie było, nie daj Boże, za dużo. Czyli bezpieczny dom, radość, jakieś miłe spotkanie rodzinne, to może być też tydzień taki pod wpływem rodziny, tak, spraw rodzinnych, spraw domu, może te finanse, to niektórzy z Was chałupniczo jakoś pracują, no jak najbardziej też może tak być. Czwórka buław mówi właśnie o stałości, o takich solidnych fundamentach i budowaniu czegoś pozytywnego, tak? Zazwyczaj w rodzinie, w swoim domu rodzinnym, z przyjaciółmi najbliższymi, to mogą być też spotkania jakieś rodzinne, jakaś radość, jakieś zaproszenia na uroczystości rodzinne. Bardzo fajna, spokojna, taka optymistyczna karta. Bezpieczna. No dobrze, i zobaczymy, kochane wagi, co tam mówią karty ogólnie, jakie jest przesłanie na ten tydzień. Rycerz buław, rycerz buław, czyli działajcie, kochani, działajcie. Wzięliście tą buławę, podjęliście decyzję, zaczynajcie coś nowego. To jest jakieś nowe przedsięwzięcie, to jest jakaś nowa działalność, jakieś nowe kroki chcecie podejmować. Czyli nie stoicie, nie czekacie, tylko działacie, tak? Bierzecie tą buławę i wyruszacie. To może jakiś nowy pomysł na biznes, to może jakiś nowy pomysł odnośnie tej pracy, nad którą się skupiacie. No nie wiem, już to też karta flirtu, romansów, nowych znajomości, nowych kreatywności, nowych pomysłów. Jak najbardziej, bądźcie otwarci na ludzi. Rozmawiajcie, tym bardziej tych osób tutaj bardzo dużo w tym tygodniu będzie się wokół Was przewijać, może jakieś kontakty biznesowe, jak najbardziej idźcie w to, bądźcie otwarci na nowości i działajcie. I teraz jeszcze poproszę o wsparcie anielskie dla naszej wagi. Uwolnij się i poddaj się. Proszę bardzo, taki mamy aniołek. Już czytam. Obdarzamy Cię błogosławieństwem naszej promiennej miłości. Wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których dotąd trzymałeś się tak kurczowo. Otwórz serce i przyjmij naszą miłość i pomoc. Kochani, jednym słowem, cokolwiek chcecie rozpocząć, róbcie to z radością, z miłością, a na pewno zaprowadzi Was to ku sukcesowi. Spełnią się Wasze oczekiwania. No i Wasze życie tym samym stanie się łatwiejsze, tak? Dopniecie wszystko na ostatni guzik, osiągniecie swój cel. Tymczasem bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie sprawdzić swój ascendent. I cóż, widzimy się w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, kochani. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota tygodniową od 18 do 24 marca bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Żeby obliczyć taki znak, wystarczy kliknąć w link, który znajduje się w opisie tego filmu i tam poradzą sobie Państwo na pewno i obliczam taki swój znak, będziecie już wiedzieli, który filmik dodatkowo odsłuchać, żeby jakieś dodatkowe informacje odnośnie swoich spraw znaleźć. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych bliźniąt w tym tygodniu ciekawego się wydarzy. Poniedziałek. Dziewiątka mieczy. Wtorek. Królowa buław. Środa.
trójka kielichów. Czwartek. Czwórka denarów. Piątek. Rydwan. Sobota. Mag. I niedziela. Król denarów. W tle czytania as denarów. Dobrze. Kochani, bardzo fajny tydzień, gdyby nie ten poniedziałek, ale ja myślę, że to są po prostu przemęczenie, zmęczenie po jakimś weekendzie, nie odpoczęliście i dlatego taki nastrój jest, jaki jest. No, dziewiątka mieczy ogólnie mówi o stresie, o jakiejś depresji, o jakichś sprawach, które nie schodzą Wam z głowy. Myślicie intensywnie o czymś, jakieś rozmowy, jakieś wyjaśnianie trudnych spraw, być może ktoś Wam coś niemiłego powiedział i Wy teraz, że tak powiem, rozpaczacie nad tym. To jest też karta wyrzutów sumienia, więc być może była jakaś rozmowa i teraz żałujecie jakichś słów i męczycie się po prostu z tym, tak? No, dziewiątka mówi o niepokoju, o takich napięciach nerwowych, o cierpieniu emocjonalnym, o takiej psychicznej udręce, tak? Jakieś tam demony po prostu nie dadzą nam spać, tylko nas męczą. Myślimy, przewracamy się z boku na bok i dręczymy się sami siebie, tak? Więc no, uważajcie, moi kochani, na takie intensywne myśli, bo coś tutaj się wydarzyło w poprzednim tygodniu, co no, jeszcze akcentuję tutaj w ten poniedziałek. Ale gdyby nie to, macie rewelacyjny tydzień, więc ja uważam, że to jest po prostu, mówię, już taka końcówka jakichś przeżyć z poprzedniego tygodnia, a teraz może być tylko lepiej. We wtorek pojawia się Królowa Buław, która, tak jak myślę, ma coś wspólnego z tą sytuacją. Jest to kobieta po 45 roku życia, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Kobieta niezwykle atrakcyjna, przebojowa, bardzo dynamiczna, aktywna. Być może jakiś romans, ona zwiastuje też jakiś romans, być może jakaś podróż, jakieś spotkanie. Jakaś działalność, aktywność w firmie. To jest też karta sportu, więc co niektóre bliźnięta będą chciały zadbać o swoją kondycję fizyczną, może jakiś rowerek, może jakaś siłownia, jakieś biegi. Co jeszcze? Królowa była ogólnie sympatyczna, atrakcyjna kobieta. Kogoś takiego możecie we wtorek spotkać i ja myślę, że ona Was tutaj pocieszy po tych właśnie takich stresach, tak? Ona dostosuje się do tej całej sytuacji i będzie chciała Was wyciągnąć jakoś z tego takiego natarczywego myślenia, będzie chciała Wam po prostu pomóc. W środę bardzo fajna energia, karta radości, karta świętowania, karta zabawy z przyjaciółmi, takiego relaksu. Jakieś sprawy tutaj się zakończyły po Waszej myśli, oblewacie jakiś sukces, zwieńczenie jakichś spraw, coś fajnego się tutaj pokończyło i macie teraz okazję do świętowania. Jest to zabawa, jest to radość, spotkanie z przyjaciółmi, takie odreagowanie troszeczkę tych stresów, tak? No być może przy kieliszku, no jesteśmy dorośli, czemu nie? A być może tylko przy filiżance kawy, na pewno spotkanie z jakąś kobietą. Z kolei dla innej grupy bliźniąt może być to spotkanie z kobietą romantyczne i może to zwiastować tutaj trójkąt, tak? Jakiś romans, wkręcenie się w jakiś romans, ale to tylko dla niektórych. Tak mi się teraz tutaj no, zwizualizowało, dlatego o tym mówię, ale ogólnie wydaje mi się, że ktoś będzie chciał wyciągnąć Was z tego stanu depresyjnego i to właśnie będzie ta kobieta, która, nie wiem, no wyciągnie Was gdzieś z domu, żeby po prostu, żebyście pomyślały o czymś innym, żebyście nie siedziały cały czas zamknięte w tych myślach, w tych emocjach, w tym złym stanie, który jest spowodowany wydarzeniami
z przeszłości. W czwartek, kochani, macie 4 denarów, 4 denary, takie zamknięcie w sobie. Zamknięcie na materię, ale też zamknięcie na, zamykacie swoje serce na 4 spusty i nie chcecie kochać, nie chcecie przyjmować miłości, izolujecie się, kurczowo trzymacie się materii. To jest też karta oszczędności, karta liczenia się z każdym groszem, karta takiej troszeczkę materializmu, chciwości, ale też karta mówiąca o tym, że jednak możecie tylko liczyć na siebie, tak? Więc tutaj no, już każdy z Was wie, co tu się dzieje w Waszym życiu, więc musicie to jakiś tam scenariusz przypisać do siebie. Karta zamknięcia, karta mówiąca, że jesteście skarbem sami dla siebie, tak? I jest Wam na razie z tym dobrze. Piątek. Przepraszam, jeszcze wrócę. Nie chcecie tutaj czegoś stracić, dlatego kurczowo to chronicie. Być może siebie, być może swoje uczucia, tak? Nie chcecie się podzielić, trzymacie to tylko dla siebie, nie chcecie stracić. W piątek rydwan. Karta ruchu, karta podróży, karta wyjazdów zagranicznych, jak i krajowych, ale też karta mówiąca o tym, że przejmujecie całkowicie kontrolę nad swoim życiem, przejmujecie całkowicie kontrolę nad sytuacjami, wydarzeniami, jakie się teraz dzieją w Waszym życiu. To jest karta już takiej zmobilizowania, tak? Takiego desperackiego właśnie kontrolowania swojego życia, tak? Wy po prostu sami musicie się za to wziąć, sami bierzecie lejce w ręce i powozicie tymi końmi ku sukcesowi, tak? Karta rydwan jest to karta zodiakalnego raka, więc być może dotyczy to osoby spod tego znaku. Ogólnie mówi o sukcesie, tak? Dowozi Was do wymarzonego celu. Karta ruchu, kontroli nad sprawami, podróży, takiej determinacji, ale też bardzo szybkiej energii. To szybko się zadzieje. Coś, co do tej pory się takim ślimaczym tempem działo, to teraz będzie naprawdę ruszy z kopyta jak armata. To jest panowanie nad sytuacją, takie spokojne kontrolowanie wszystkiego, tak? Wy przejmujecie tutaj stery i wy mkniecie w kierunku, który ma sprawić i osiągnąć Wasz cel, tak? Ewentualnie mówię, co niektórzy z Was będą gdzieś wyjeżdżać, będą podróżować, przemieszczać się. W sobotę, karta maga. Kolejna karta przy tym rydwanie mówi, że Wy kontrolujecie sytuację. No mag jest to osoba niezwykle mądra, utalentowana, o niezwykłej sile woli. Ona po prostu to, co chce, to ma. Ona kreuje swoją rzeczywistość, ma do tego wszelkie talenty, warunki, narzędzia. Jest to osoba, która lubi się uczyć, lubi doświadczać, lubi eksperymentować, lubi postawić na swoim, czasami lubi manipulować ludźmi, ponieważ umie kontrolować tych ludzi, tak? Umie kontrolować ich zmysły, wie jak z nimi rozmawiać, wie jak działać, kiedy trzeba to potrafi nawet przekupić kogoś, tak? Bo ma do tego pieniądze, ma możliwości. Więc mag, pełna kontrola i Wy jesteście takimi kreatorami swojego życia i tak jak podjęliście decyzję o tym, że przejmujecie kontrolę w swoim życiu, tak mag jest kontynuacją, że Wy chcecie doprowadzić sprawy po swojej myśli, chcecie, żeby było tak, jak Wy chcecie i tutaj no po prostu nikt nie ma z Wami szans, tak? Mag mówi też o nowym początku, nowym etapie jakimś w Waszym życiu, o dyplomacji, więc być może będziecie umieli tutaj, to jest doskonały mówca, nieraz aktor, bo on potrafi się dopasować jak kameleon do danej sytuacji, tak, żeby po prostu no, wyszło na wyszły sprawy tak, jak on chce. Co dalej? Asertywność jak najbardziej, koncentracja nad tym, co robimy, ogromna pewność siebie, tak? To jest zakładanie firmy, rozpoczynanie działalności gospodarczej. To są wszelkie narzędzia, które pozwalają Wam zacząć coś nowego, tak? I Wy nad tym panujecie, macie nad tym kontrolę i co? No, realizujecie swoje marzenia. No, tyle mogę tutaj powiedzieć w tej kwestii. I niedzielę mamy króla denarów, król denarów, mężczyzna z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Ktoś na wysokim stanowisku, z dużym majątkiem, z dużym dorobkiem życia, ktoś, kto wie, jak zarządzać pieniądze, wie, jak zarobić pieniądze, jak je później utrzymać, ktoś, kto no,
po prostu ma, tak? I wie, jak to zdobyć. Dobry ojciec, zaradny, taka głowa rodziny, która zapewnia byt materialny. Co jeszcze? To są też duże pieniądze, duże zyski finansowe, dobry pracodawca, wypłacalny, więc ci z Państwa, którzy tutaj, no to jest niedziela, to raczej nie, ale raczej będziecie mieli tutaj do czynienia z jakimś takim mężczyzną. Może to Wasz ojciec jest, może mąż, może przyjaciel, ktoś, kto ma niezłe zasoby finansowe, dorobił się dużego majątku, no i po prostu żyje dostatnio, tak, wie, jak tymi pieniędzmi tutaj gospodarować. Dobrze, w tle czytania mamy kartę Asa Denarów. Duże znowu pieniądze, szansa na duży zarobek, więc być może jakieś inwestycje, być może jakieś właśnie otwieranie firmy z kimś, coś, co przyniesie Wam duże dochody, zakup domu, nieruchomości, działki, mieszkania albo sprzedaż, tak, i związane z tym duże zyski, niezły zastrzyk gotówki, który zasili Wasze konto. As Denarów wróży doskonale wszystkim operacjom finansowym, więc ci z Państwa, którzy gdzieś tam lokowali pieniądze na jakichś lokatach, jakieś inwestycje, giełda, jak najbardziej macie szansę w tym tygodniu dużo zarobić i to się wszystko wiąże z materią, z pieniędzmi, być może z pracą. As Denarów mówi też o umowie o pracę, ale takiej stałej, dobrze płatnej pracy, tak? Więc tutaj, jeżeli ci z Państwa, którzy szukają pracy, jak najbardziej ta praca będzie, będzie duże wynagrodzenie, tak? Co jeszcze o Asie Denarów? No myślę, że to wszystko. Aha, to może być też spadek, jakiś zapis po dziadkach, po rodzicach, z testamentu na przykład. Jakieś niespodziewane duże pieniądze albo wygrana, tak? Więc ci z Państwa, którzy mają szczęście w grach losowych, zakreślajcie liczby jak najbardziej, bo w tym tygodniu może być zastrzyk niezłej gotówki. Teraz zobaczymy ogólne przesłanie dla bliźniąt, bo macie wspaniałe czytanie, naprawdę, gdyby nie ta dziewiątka mieczy, ale ja już nie biorę jej pod uwagę, to jest poniedziałek, to jest jeszcze jakiś tam koniec czegoś z zeszłego tygodnia. To już dla mnie się nie liczy, to się tym nie przejmujcie, kochani. Ogólna karta rada dla Was na ten tydzień. 3 denary, czyli znowu nacisk na materię, żebyście przyjęli jakąś ofertę pracy, żebyście się z kimś dogadali, doszli do porozumienia, żebyście się skupili na pracy, bo jesteście w tym dobrzy i wróży to, tak jak powiedziałam, dużym finansom, będziecie bardzo zadowoleni. 3 denary jest to karta mówiąca o stałej pracy, o jakichś projektach, właśnie zleceniach, o fachowej pracy, takim mistrzem jakbyście byli, tak? I ktoś Wam tutaj z zaufaniem powierza jakiś projekt i Wy do tego się przygotowujecie i doskonale realizujecie, tak? Więc ja myślę, że coś fajnego, tak? To jest też karta zdanych egzaminów, to tam co niektórzy jakby potrzebowali takiej informacji, zwłaszcza z młodzieży tutaj, która mnie słucha. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Czyli dogadywanie się, dogadujcie się z ludźmi, tak? A będą pieniądze. Planujcie, podejmujcie jakieś decyzje, podpisujcie umowy, bo pieniądze będą. I teraz jeszcze poproszę aniołka dla bliźniąt na ten tydzień. Już patrzymy, aniołka. Ślub! Wow, kochani! No może co niektóre bliźnięta. Oczywiście jest Was tyle. Małżeństwo jest zjednoczeniem dwóch dusz połączonych miłością, wzajemnym szacunkiem i oddaniem. Świadczy o pragnieniu pogłębienia miłości z biegiem czasu. Ślub jest dowodem na silnie ugruntowaną wiarę w moc miłości. Tchnij życie w tę wiarę i miłość najdroższy. Piękne przesłanie, oczywiście nie dla wszystkich, ale życzę sobie, żeby te grono, które słucha i oczekuje takiej informacji, żeby jak najbardziej to się Wam spełniło i zrealizowało. Kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, dużo sukcesów, miłości, spełnienia wszystkich marzeń, żeby wszystkie sprawy z łatwością udało się pozałatwiać po Waszej myśli. Pamiętajcie, sprawdźcie swój znak ascendentalny, odsłuchajcie adekwatny filmik, może tam dodatkowe jakieś niejasne jeszcze wątpliwości uda się rozwikłać. A tymczasem zapraszam do kolejnych czytań. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Pozdrawiam i do usłyszenia.